Panie ministrze, panowie generałowie, ekscelencjo, panowie oficerowie, a przede wszystkim wy, słuchacze, studenci. Pan minister przed chwilą mówił o tym, że wpływy wojska się rozszerzają, wskazując na parlamentarzystów. Tak, to rzeczywiście. Nie tak dawno udzieliłem zgody kilku pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej na zaciągnięcie się do Wojsk Obrony Terytorialnej. Wpływy wojska, panie ministrze, rozszerzają się również na Instytut Pamięci Narodowej. Szanowni państwo, miałem wystąpić z wykładem dzisiaj inauguracyjnym, ale proszę wybaczyć wyjazd zagraniczny i przesunięcie tutaj czasowe spowoduje, że kilka refleksji przekażę państwu. Proszę państwa, przed nami dwóch majorów, legendy Wojska Polskiego. Co było dla nich wspólnego? Że byli synami niepodległej Polski i za tą Polskę obaj oddali życie. Jeden, autor tych przejmujących słów, broni nie złożę, munduru nie zdejmę, tak mi dopomóż Bóg, zginął w walce z Niemcami w 1940 roku. Major Łupaszka, którego salę tutaj w tej szkole, w akademii, dzisiaj otworzyliśmy, marzył o Polsce czystej jak łza i za taką Polskę oddał życie. Zginął zamordowany z rąk Polaków, rodaków. To jest, proszę państwa, wielki dramat naszej dwudziestowiecznej historii. Losy tych dwóch postaci idealnie ilustrują. Jeden ginie z rąk totalitaryzmu niemieckiego, nazistowskiego, drugi z totalitaryzmu sowieckiego, komunistycznego. Ale Polska trwa. Plany najeźdźców, okupantów, żeby Polski nie było, nie powiodły się. Proszę państwa, Maria Tarnowska, oficer Armii Krajowej, działaczka Polskiego Czerwonego Krzyża, wielka kobieta, w 1950 roku po dramacie II wojny światowej, tej niewyobrażalnej zbrodni, jaką dokonano na Polsce, która rozpoczęła się tak naprawdę podpisaniem traktatu paktu Ribbentrop-Mołotow, zastanawiała się, co jest takiego w Polsce, że od wieków nasi sąsiedzi chcą ją zniszczyć. I mimo wielkich różnic, tak w końcu XVIII wieku, tak jak w 1939 roku się połączyli. Co ich łączyło? Łączyła ich niezgoda na istnienie niepodległej Polski. I zastanawiała się, dlaczego? Dlaczego zrobią wszystko? Dokonają każdej zbrodni, żeby na mapie Polski nie było niepodległej Polski. I twierdziła, że to są dwie rzeczy. To jest umiłowanie wolności tkwiące w nas od wieków. I druga to jest siła polskiego ducha. Siła polskiego ducha, która jest oparta o chrześcijaństwo. I to jest niezwykła siła, która z jednej strony była powodem zaborów naszej niewoli, ale też siła, która pozwoliła nam przeżyć. Proszę państwa, ten dramat XX wieku, a szczególnie drugiej połowy XX wieku, dotknął również Wojsko Polskie. Wojsko Polskie, które jest tak głęboko zakorzenione w polskiej tradycji, w polskiej tożsamości, że nawet gdy Polski nie było na mapie Europy i nie mieliśmy wojska, to artyści tworzyli wyimaginowany obraz nieistniejących bohaterów,
którzy zawładnęli naszą świadomością. Przecież to bohaterowie Henryka Sienkiewicza. To bohaterowie z obrazów Jana Matejki. Tam została przekazana ta pamięć. Ta pamięć, która była tak silna, że tą niepodległość w końcu odzyskiwaliśmy, ale też była gigantyczna cena. Gigantyczna cena. I proszę Państwa, jadąc tutaj do Rembertowa, mijamy różne miejsca i to są jak gdyby odbicia naszej historii. Dawne zakłady Pocisk, obóz NKWD. Jakiś dramat, proszę Państwa, postawmy się w tamtym miejscu, w tym miejscu, gdzie pan major Łupaszko był. 5 lat walki z Niemcami i potem dowiaduje się, że jego Wilno nie będzie w Polsce. A tutaj dowiadujemy się, że nie będzie niepodległej Polski. A ci, którzy o tą Polskę przez 5 lat walczyli, trafiali do obozów koncentracyjnych, ich witają na budynkach plakaty, zapluty karzeł reakcji, a później są obozy NKWD, tak jak ten w Rembertowie. Następna ulica pana generała Ruściela, Montera. Wielki dramat powstania warszawskiego. Ta wielka bitwa o niepodległą Polskę. I proszę Państwa, jedna z najbardziej haniebnych decyzji tymczasowego rządu jedności narodowej, komunistycznego rządu tak naprawdę, z 26 września 1946 roku o pozbawieniu obywatelstwa 76 oficerów, w tym 6 generałów Wojska Polskiego, którzy byli na Zachodzie. Tam był generał Kopański, był generał Anders, generał Maczek, generał właśnie Chruściel. Nie muszę chyba Państwu mówić, co znaczą te nazwiska. Komuniści ukradli nam Wojsko Polskie, ale ukradli na 44 lata tylko. Proszę Państwa, ukradli i zniewolili Wojsko Polskie, ale Wojsko Polskie wraca do niepodległej Polski. Ja pamiętam taką przejmującą opowieść jednego z weteranów, skazanego, tak jak major Łupaszko, po wojnie, żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej z Lubelszczyzny, skazanego na czterokrotną karę śmierci. To był początek 1983 roku. On już starszy mężczyzna. Spotyka swojego kolegę, majora Ludowego Wojska Polskiego, lotnika. Spotykają się i rozmawiają. I ten major, płacząc, rozrywa swój mundur i wyciąga spod tych tkanin zaszyty obrazek z Matką Boską. Obrazek, który mu matka wręczyła, jak szedł do Wojska Polskiego, do Ludowego Wojska Polskiego. I on służył, został wysokim oficerem, ale musiał się kryć swoimi poglądami. To jest ten dramat. I takich dramatów, na takie skazano, myślę, że tysiące ludzi. Ale to, proszę Państwa, 44 lata. Zostaje jeszcze 1000 lat naszej historii, naszej tożsamości. Dzisiaj, proszę Państwa, jesteśmy w świecie, o tym pan rektor, pan generał mówił, wykorzystuje się nowe technologie. Jest pokusa taka. Czy technologią można wygrać wojnę? Najemnicy mogą wygrywać wojny, bitwy, ale ja myślę do czasu. Technologie tak długo, jak nie skończy się zasilanie, a najemnicy tak długo, jak nie skończą się pieniądze. Musi być coś jeszcze, proszę Państwa. Państwo to wiedzą. To musi być morale. I sprawa, jakiej się broni. Wiemy z historii, że nawet największe mocarstwo może przegrać, gdy walczy za sprawę, która nie ma zrozumienia we własnym narodzie.
Pamiętamy klęskę Stanów Zjednoczonych w Wietnamie. Atomowe mocarstwo przegrywa. Nieograniczone środki, ale nie ma poparcia w narodzie. Dlaczego nie ma, to jest inna kwestia. Ale proszę Państwa, my mamy takie same doświadczenia tutaj w Polsce. Rok 1920. Dlaczego zwyciężyliśmy? Dlatego zwyciężyliśmy, bo nastąpiło wielkie przebudzenie narodu. Ale to trzeba powiedzieć wcześniej. Wcześniej było wiele obojętności. Proszę Państwa, generał Stanisław Szeptycki, dowódca tego frontu północno-wschodniego, on się różnie nazywał, gdy przyjechał do Warszawy, tam znad Berezyny, znad Auty, pod koniec czerwca 1920 roku udzielił wywiadu ówczesnej Rzeczpospolitej. I on mówi tak. On mówi, ja jestem w Warszawie drugi raz od 10 miesięcy. Przyjeżdżam ponownie na 3 dni. I co ja widzę? Pełne restauracje, kawiarnie, pełno młodzieży. Ja bym tu zebrał na ulicach tylko tego miasta 2 dywizje żołnierzy, tak potrzebnych tam na wschodzie. Kilka dni później zaczęła się ofensywa Tuchaczewskiego. I ten lipiec przebudzenia narodu. Mówił też o tym ksiądz arcybiskup Krakowski w swych pamiętnikach, że my tam gdzieś daleko walczymy. To jest taka perspektywa, jak dzisiaj, mimo mając telewizory, mając komórki, patrzymy na wojnę niedawno toczącą się faktycznie na dalekiej Ukrainie. Wtedy też tak było. Wielka obojętność. I to, proszę Państwa, w lipcu 20 roku się zmienia. Cały naród staje u boku armii. Wcześniej tego nie było. I to jest źródło zwycięstwa. To jest to, czym była armia ochotnicza. Ci młodzi chłopcy, czasami 15-16 lat. Państwo, panowie oficerowie, lepiej o tym wiecie, jak przecież od maja, później od lipca, od czerwca spod Kijowa wycofują się oddziały Wojska Polskiego, później od lipca właśnie znad Berezyny, spod Auty. Setki kilometrów wycofywania się. Przecież ten żołnierz już faktycznie jest tak zdemoralizowany, niezdolny do czynu. I tu przychodzi 100 tysięcy młodych ludzi, niewyszkolonych, ale pełnych zapału. To są, proszę Państwa, wzruszające opisy tych młodych ludzi. Punkty werbunkowe w Warszawie, kolejki. Blisko 100 tysięcy ochotników w ciągu miesiąca daje Rzeczpospolita, własnej armii. Ci chłopcy nie umieją bić się. Nie tak doskonale jak te stałe wiarusy, prawda? Ale oni mają ducha i oni w tej armii zaszczepiają ducha. Są takie wspomnienia, proszę Państwa, gdy Józef Piłsudski wizytuje oddziały mające uderzyć z Nadwieprza. Mówi te słynne słowa wtedy do swoich żołnierzy, których tak ukochał. Ja takich dziadów jeszcze nigdy nie widziałem. Tak mówię o własnych żołnierzach, bez butów, w poszarpanych mundurach. Ale świadek tego pożegnania mówi, że nie widział takiego wojska. Jakby iskra przeszła. On dodał ducha i ci żołnierze uderzyli na północ. I rozbiliśmy wojska bolszewickie pod Warszawą. Ale potrzebny był wysiłek całego narodu. I myślę, tak ważne jest, proszę Państwa, drobna rzecz, gdy odsłanialiśmy tą salę majora Łupaszki, panowie generałowie, panowie oficerowie, ale tam stało z boku, i to zwróciło moją uwagę, 2 młodych chłopaków, jak ubranych, w mundurach 4. Pułku Ułanów Zaniemieńskich. Tej jednostki, w której walczył i tak ukochał tych ułanów major Szędzielarz. I ta młodzież jest naszą wielką nadzieją. Tak, niektórzy kpią z wojsk terytorialnych, ale to są ludzie pełni zapału. To jest taka współczesna nasza armia ochotnicza, bo oni są pełni serca, pełni oddania. I to jest
nasza nadzieja. I wiem, że oni, ci młodzi studenci, wyjdą stąd tak ukształtowani, tak wychowani. A proszę Państwa, żeby tak ukształtować się, będzie wiele okazji. Zaczynacie, Szanowni Państwo, nowy rok akademicki w momencie szczególnym. Za kilka miesięcy rozpocznie się rok 2018. Stulecie odzyskania niepodległości. Pójdziemy tym szlakiem, proszę Państwa. Szlakiem naszych przodków. Spojrzymy, jaką cenę, jaki trud oni podnieśli, żeby odzyskać niepodległą Polskę. Zniszczoną równie jak Polska po II wojnie światowej. Polskę biedną, Polskę toczoną chorobami. Państwo wiecie, ale straty, proszę Państwa, odniesione w wyniku chorób kilkadziesiąt razy przekraczały te na wojnie, walkach. To jest chyba 0,7% do tam kilkudziesięciu procent, 70%. Codziennie umierał jeden lekarz. A mimo to Polskę nie tylko, że odzyskaliśmy, przez 3 lata obroniliśmy jej granice, walcząc najpierw we Lwowie, później w Powstaniu Wielkopolskim, w 3 powstaniach śląskich, później z bolszewikami, z Ukraińcami. Walka plebiscytowa, polityczna o Powiśle, Warmię, Mazury okazała się przegrana, podobnie o znaczną część Śląska Cieszyńskiego i Spisz. To jest ogromny wysiłek naszych przodków. Tych również, którzy wtedy formowali Wojsko Polskie. Ten trud musimy dostrzec. Proszę Państwa, przez 5 pokoleń funkcjonowaliśmy w zupełnie innych systemach państwowych. Przecież wiadomo, to Wojsko Polskie tworzyli i ci z Legionów, i ci od Hallera, i ci, którzy przyjechali z Ameryki. Wielki wysiłek Polonii Amerykańskiej. Też trzeba to dostrzec. I ci z Bobrujska, i ci z 5. Dywizji Syberyjskiej. I oni stworzyli armię. Tą armię, która była fundamentem II Rzeczpospolitej. I to musimy pamiętać. A państwo są dziedzicami tamtego wojska. I jeszcze wcześniej, jak marszałek Piłsudski był witany 18 maja 20 roku po powrocie z Kijowa. Szczególna data 18 maja 20 roku. To może zaraz jedno zdanie o tym, ale jak był witany tutaj, jego oponent polityczny, marszałek Tomczyński, mówił o nim, że wraca na szlak chorobrego Chocimia. To jest Wojsko Polskie. Ci spod Kielholmu, to Wojsko Polskie, ta Armia Rzeczpospolitej, która, możemy powiedzieć, 3 razy ratowała Europę. Bo i Legnica, 1231 rok, Jan III Sobieski, Wiedeń, 1683 i rok 20, tak bliski nam czasowo. I państwo są dziedzicami tej tradycji. I ten 18 maja, proszę Państwa, to czym jest, czy tak patrzymy na przeszłość. 18 maja 20 roku urodził się Jan Paweł II. I ta przejmująca wizyta na cmentarzu w Radzyminie, gdy spotkał się jeszcze z garstką weteranów z 20 roku. On już sam, ciężko chory, miał nic nie mówić, ale podszedł do nich, przemawiał. I on powiedział te słowa, że pamiętacie, że ja urodziłem się w 20 roku. I że to ci żołnierze obronili go. I on, że on ma dług, dług wdzięczności. Dług właśnie. My mamy dług wobec tych pokoleń, które były przed nami. Ten dług spłacamy pamięcią. I spłacamy tym, że młodemu pokoleniu pokazujemy takie postaci jako wzorce. Proszę Państwa, kilka dni temu w Gdyni odbywał się festiwal Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci. Sala większa, jak tu, ponad 1000 osób, koncerty, spotkania z weteranami. Wypełniona po brzegi,
jeden z muzyków rockowych śpiewa bardzo popularną pieśń. Zachęca publikę, żeby wstała. Wstaje parę osób. Chwilę później sygnety niepodległości odbierają weterani Wojska Polskiego. Najmłodszy chyba ma 90 lat. Byli starsi. Z trudem niektórzy od kulach podchodzą na scenę i sala, przez nikogo nie zachęcana, ponad 1000 osób staje i gotuje im owację na stojąco. I tak jest za każdym razem. To jest ta cześć narodu dla weteranów i dla Wojska Polskiego. To, co w II Rzeczpospolitej, czym w II Rzeczpospolitej było to, że każdy oficer oddawał honory weteranom powstania styczniowego. Ale II Rzeczpospolita pamiętała i my również pamiętamy. A państwu, panom oficerom, studentom życzę tego, żeby państwo, kończąc swą służbę, byli za tą służbę państwu tak dziękowano, jak w Gdyni na festiwalu naszym weteranom. Tego państwu życzę. Dziękuję.